To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Gościem Drozdowiska jest Borys Kozielski, który jest, nie chcę cię obrazić, ale jak powiem, że jesteś nestorem polskiego podcastingu, to się pogniewasz albo poczujesz się jakoś jednak doceniony? Nie, to jest śmieszne. Dzień dobry. Dzień dobry. No ale jednak ty jesteś tym, który o podcastach w naszym kraju chyba wie najwięcej i ja też chcę tutaj publicznie podziękować, że w momencie, kiedy startowało Drozdowisko, to muszę wam powiedzieć, że Borys wyciągnął do mnie rękę, wskazał mi na różne punkty, miejsca, dał mi całą masę różnych wskazówek i naprawdę dzięki tobie ten mój podcast się jakoś tak ciągle zmienia, mam wrażenie, i ciągle rozwija, i to dlatego, że ja słucham twojego podcastu o podcastowaniu, o podcastingu, po to, żeby się o tym dowiedzieć czegoś więcej. A jak się zaczął podcast w twoim życiu? Skąd wiedziałeś, że to jest coś ciekawego albo ważnego? Dlaczego zostałeś podcasterem? No i co się zaczęło? Oczywiście od dziecka, tak? To znaczy, ja byłem słuchowcem, radio było najważniejszym medium w domu, a potem jak pojawił się telewizor, to rodzice nie pozwalali mi oglądać telewizji, więc ja tak podsłuchiwałem. Teatry telewizji, kobry, różne tego typu rzeczy. Słuchałem tego, bo nie mogłem oglądać, tak? Byłem wypraszany z pokoju, ale słyszałem. Potem miałem takie radio, na którym mogłem znaleźć... Konkretną stację? Nie, telewizyjną stację też. I słuchać po prostu telewizji, tak, przez radio, okej. Okay. Dokładnie, musiałem sobie dużo wyobrażać. Niektóre filmy oczywiście bardzo dużą strefę dla wyobraźni zostawiały, inne mniej, ale no od tego się zaczynało i wiedziałem, że w przekazie audio jest coś ciekawszego niż w przekazie audio-wideo. Jestem tego samego zdania. I to jak gdyby bardzo długo we mnie gdzieś tam było, nawet zacząłem pracować w polskim radiu, w warszawskiej rozgłośni radiowo-telewizyjnej na Malczewskiego. Czyli w późniejszym radiu dla ciebie, w którym ja też spędziłam wiele lat. Tylko że wcześniej, bo to były lata 80. jeszcze, 87. bodajże. No ale potem losy się tak potoczyły, że urodziło się dziecko, trzeba było na to dziecko zarobić. Radio nie pozwalało wtedy na zarabianie pieniędzy. Założyłem własną firmę i przez 25 lat ona fantastycznie funkcjonowała, a pod koniec tych 25 lat pojawił się podcasting, czyli 2004-2005 rok. Pierwsze czasopismo, które o nim napisało, to czasopismo Tygodnik Ozon, w którym zresztą redaktorem naczelnym był Dariusz Rosiak. Który jest odebrał pod koniec, czy na początku tego roku, tytuł podcastera roku za swój podcast. Tak jest. Kompletnie nie kojarzył, co to jest podcasting wtedy. Natomiast pierwszy artykuł właśnie tam się ukazał na temat. I to było dla mnie no, takie coś, co jak gdyby otworzyło mi oczy na to, że to jest przyszłość, mhm, że tak to będzie, że tak to będzie wyglądać, że to jest po prostu naturalne połączenie kilku elementów, które już się pojawiły, czyli internetu, przekazu audio, kompresji w formacie MP3, no i RSS-a tak zwanego, czyli po prostu tej możliwości subskrybowania treści. Konkretnych tak, treści, które się samemu chce, wybierze. Które się wybierze. No dobra, no ale dzisiaj, bo mówisz o takich czysto technicznych rzeczach związanych z tym początkiem podcastingu, no a dzisiaj w ogóle ktoś o tym myśli? Dzisiaj za nas to robią wszystko aplikacje i ja nawet nie mam pojęcia, jak taki kod RRS wygenerować, bo on się po prostu sam generuje wtedy, kiedy ja tam gdzieś coś wrzucam i w ogóle nie przykładam do tego wagi totalnie. No wtedy to trzeba było wszystko ręcznie pisać.
Nagrywać było trudno. Ja pierwsze audycje... Sprzęt, no nie? Tak, sprzętu nie było przecież dla podcastów. Były minidyski, oczywiście te radiowe sprzęty zaczęły tutaj pomagać. I, no ale to wszystko jeden do jednego. Trudno to było przegrać na komputer, obrabiać, cokolwiek z tym robić. No a w ogóle cała historia, to się bardzo powoli zaczęło rozwijać. Na szczęście Steve Jobs uwierzył w podcasting od samego początku. I w pierwszych iPodach już, które po tym czasie się ukazywały, i w pierwszym iPhonie już była aplikacja z podcastami. I czyli tak. My jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy przez Steve'a Jobsa, dobrze. No niekoniecznie, bo znaczy, na pewno tak, bo on zauważył i też wierzył w to medium, wierzył w przyszłość tego medium. To się wcale wtedy nie rozwinęło. W Polsce było kilka podcastów, kilkanaście, powiedzmy w 2006-2007 roku. Pojawiło się już kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet. No ale to nie były produkcje, które były regularne, które były stabilne. To się bardzo szybko urywało, zmieniało, no bo każdy, kto wchodził, to wydawało mu się, że o, teraz on tutaj zawładnie światem, będzie miał dużo słuchaczy, będzie odzew i będzie fajnie. No tak, ale też inaczej funkcjonowały media społecznościowe, czy też w ogóle ich nie Facebooka było. Facebooka, no właśnie, więc też nie było jak o tych podcastach informować świat, bo stworzenie czegoś to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jak poinformować potencjalnego twojego słuchacza, zainteresowanego tym, o czym i jak mówisz, żeby on cię znalazł, żeby on do ciebie przyszedł. Ale to jest problem w ogóle wszystkich artystów, bo to moim zdaniem nie dotyczy tylko podcastów, to dotyczy po prostu każdej artystycznej produkcji. To dotyczy książki, to dotyczy muzyki, no, to dotyczy wszystkiego, co w tej chwili mam wrażenie powstaje i nie wiesz, że to jest. No po dokładnie. Prostu nie wiesz. No trudno sobie wyobrazić, że w tej chwili, że masz książkę i nie wiesz, gdzie ją sprzedać, bo wiesz, że w księgarni. Natomiast jak masz podcast, no to nie ma księgarni dla podcastów i nie wiesz, co z tym zrobić. Chociaż właśnie już coraz bardziej są, to są czytniki. Ale wtedy nie było zupełnie. To znaczy wyobraź sobie, że masz wtedy książkę, którą jest rewelacyjna, tak? I teraz przychodzisz i chcesz ją sprzedawać, a nie ma gdzie, bo nie ma księgarni. Więc to tak było z podcastami na początku. I, no ale to było takie medium, tak mnie zafascynowało to, że mogę samemu być autorem i wymyślać, co ma być w tej audycji, że to samo mnie pociągnęło jak gdyby i już przestałem patrzeć na te statystyki, przestałem tym się zajmować, mówię, ale to nie jest medium, które znika, to nie jest tak jak audycja w radio, że ona za tydzień już jest zapomniana przez wszystkich słuchaczy. Ona po prostu trwa w tym internecie i pierwszej mojej audycji można posłuchać w internecie. Pozytywne zacisze, sierpień 2005. Matko. Zresztą z Pragi. To znaczy ja pojechaliśmy z żoną na wycieczkę do Pragi i stamtąd nagrywaliśmy tam podcast, który potem montowałem przez wiele tygodni. Wyślij mi natychmiast linka do tego. Natychmiast. Zresztą tam wtedy spotkaliśmy się właśnie z Mariuszem Szczygłem też na lotnisku. I opowiedział ciekawą anegdotę. I rozumiem, że to nagrałeś. To jest wszystko tak, to jest w tym podcaście. Wysyłaj mi ten link koniecznie. Tylko to była audycja, która była od początku magazynem, to znaczy ona zawierała różne segmenty, tam było coś o książce, tam było właśnie o podróży, kilka utworów muzycznych i to takich, na które autorzy się zgodzili, żeby je za darmo zamieścić. To też oddzielna historia, że trzeba było się tłumaczyć autorom, co to jest podcast, w ogóle jak to będzie wykorzystane, zupełnie inne rzeczy miały znaczenie. No i sama ta forma była trudna do zrobienia. Ja zrezygnowałem z niej po jakimś czasie, bo też trudno znaleźć słuchacza dla tych wszystkich elementów naraz. No tak, bo myślałeś bardziej, mam wrażenie, radiem, czyli magazynem radiowym, tak. Czyli tym, że w radiu, w audycji radiowej masz dużo różnych elementów. Tak, tak chciałem, żeby też w tej mojej audycji było. Natomiast trudno było właśnie znaleźć słuchaczy, którzy by się interesowali taką muzyką, jaką ja prezentowałem, takimi książkami i takimi podróżami jednocześnie.
A potem jeszcze doszła nauka XXI wieku, no to mówię, nie, to musi być oddzielny podcast. Mój odtwarzacz, taki muzyczny podcast, też się pojawił, w którym sama muzyka była prezentowana, Podsafe tak zwana, czyli ta właśnie dla podcastów z licencją. To zupełnie były inne światy i zupełnie inni słuchacze do nich docierali. Ja mogłem na końcu audycji naukowej powiedzieć, że robię jeszcze taki podcast, ale to mała szansa, no tak, że ktoś tam przeskoczy z jednego do drugiego, prawda? To ile podcastów robisz teraz? Tak, no znaczy mam kanałów chyba ponad 20, ale to są takie kanały, które nie zamknąłem ich, tak? No bo mój odtwarzacz już nie działa, bo tam okazało się, że te prawa autorskie to do końca no nie są takie oczywiste, no bo artyści, którzy wtedy zaczynali, oczywiście udostępniali je na wolnych licencjach, proszę bardzo, korzystajcie z tego, no ale potem po 2, 3 latach, 5 podpisali umowy z wytwórniami i te wytwórnie teraz blokują to, żeby dalej te utwory były dostępne w ten sposób, bo po prostu przejęły całą twórczość tych artystów. Nie chciałem popadać w żadne jakieś konflikty, dlatego po prostu zarchiwizowałem sobie do własnego użytku tylko te podcasty, ale pozostałe podcasty, no Radio Wolna Kultura na przykład, no czekam na kolejny odcinek, już chyba rok ponad, czy 2 lata, nie ma, bo też jakoś to nie jest temat moich zainteresowań w tej chwili i nie drążę tego tematu, nie szukam osób, które by w tym temacie coś chciały powiedzieć. No a gdyby one chciały powiedzieć i chciały do mnie przyjść, to proszę bardzo, w każdej chwili możemy nagrać kolejny odcinek. Jest podcast Wikiradio, który od niedawna został reaktywowany. Olbrzymie archiwum wpadło do Wikimedia Commons starych nagrań z różnych konferencji na przykład, różnych wywiadów też. Znaczy w ogóle na rozmowę o Wikipedii i o tych podcastach w Wikipedii myślę, że się jeszcze kiedyś umówimy, bo to jest, mam wrażenie, taki temat w ogóle, o którym się bardzo mało do tej pory mówiło i ja się sama chętnie czegoś jeszcze o tym dowiem i opowiemy wam, jak to działa i jak to funkcjonuje. Czyli też się zajmujesz takimi rzeczami dla Wikipedii, nagrywaniem, obrabianiem też, jak rozumiem, tak, materiałów. Tworzę raczej coś nowego, bo nie ma tych treści tak dużo, tych audio, treści Wikimedia Commons, które można by było wykorzystać do audycji. Chociaż jeden kolega z Francji robił właśnie taki podcast o muzyce poważnej. Wybierał utwory, które są w Wikimedia Commons i opowiadał o tych twórcach, o Brahmsie, o Bachu i robił taką audycję, która trwała tam około 40 minut. Tak? I to też był ciekawy podcast. Natomiast Wikiradio zaczęło właśnie konsolidować się, to znaczy, bo było coś takiego jak Wikiradio wcześniej, potem ono zamarło, ale potem wpadłem na pomysł, żeby robić audycję jako ilustrację dla Wikipedii, dla haseł Wikipedii. Pierwsza taka seria to Latarnie morskie w Polsce. Można sobie wejść na Wikipedię, na którąkolwiek z tych latarni i posłuchać po prostu takiej audycji. I tutaj mówię, zostawmy tę Wikipedię, o tym sobie pomówimy. Jakie jeszcze robisz podcasty? No, nauka XXI wieku, co jeszcze? Podcasting w Polsce. No, podcasting w Polsce, jasne. No to jest audycja dla każdego, kto próbuje w ogóle wejść w ten świat podcastów. To jest kopalnia wiedzy i ja się z tej audycji bardzo wielu rzeczy dowiedziałam. Poza tym to jest też audycja, która poleca nowe powstające podcasty i to też jest świetny taki przewodnik po prostu dla słuchaczy. No miło mi, że to mówisz, bo słuchacze rzadko mówią takie rzeczy. No ja nie słucham jakoś bardzo długo tej audycji, bo też w tym świecie podcastów nie jestem bardzo długo. Niemniej jakby to jest pierwsza rzeczywiście, po którą sięgam i każdego kolejnego odcinka słucham właśnie dlatego, żeby posłuchać, bo jakby ty cały czas trzymasz rękę na pulsie i cały czas, mam wrażenie, rozkładasz ten podcast, ten podcasting, to robienie podcastów, to czym podcast jest, czym się może stać. Trochę rozkładasz na czynniki pierwsze i z jednej strony czasem sobie myślę, dobra, ale po co i w ogóle kogo to interesuje, ale z drugiej strony myślę sobie, ej, ale ja też tam jestem i ja też chcę to wiedzieć. Ty to robisz też dla mnie i jeśli ja chcę trafić do tych słuchaczy, ale też chcę spełnić
jakieś swoje normy, ale też spełnić jakieś takie normy, no nie wiem nawet jak je nazwać, no takie ogólne normy tego, żeby tego podcastu się po prostu dobrze słuchało, no to ja się muszę tego jakoś nauczyć. A od kogo się mam tego nauczyć? No to uczę się tego właśnie z podcastingu w Polsce. Mhm. No, wystarczy. No to bardzo się cieszę, bo to właśnie też po to jest ta audycja. Zamek Królewski na Wawelu to jest audycja też dla Wikipedii, ale zrobiona bardziej dla tego Zamku Królewskiego, mhm. bo oni mają to na swojej stronie w tej chwili, cieszy się dużym powodzeniem. No, w tych czasach pandemii, kiedy nie można przyjść na zamek i nie można obejrzeć, to można przynajmniej posłuchać i też bardzo ciekawe są te audycje. Tak, bo w ogóle zdaje się, że w tym pandemicznym roku bardzo dużo podcastów przybyło i też to widzisz. No, dokładnie. W zeszłym roku, w grudniu, świętowaliśmy 1000 polskich podcastów, a w tym roku jest ich ponad 6000. Mhm. Także bardzo dużo przybyło podcastów, nowych kanałów, które no, nie wszystkie są takie aktywne i stale No właśnie, są ponieważ to jest chyba trochę tak, że część takich audycji powstaje na zamówienie takich instytucji, jak choćby wspomniany przez ciebie Zamek Królewski na Wawelu, czyli powstaje, nie wiem, 5, Seria. 7, 10, mhm. prawda, odcinków i to jest koniec. Tak, albo ktoś uzyskuje dotację z Narodowego Centrum Kultury na wyprodukowanie właśnie jakiejś serii podcastów i robi mm-hmm. te podcasty. No i rzeczywiście po tych kilku podcastach one znikają. Znaczy nie znikają, tylko już nie ma kolejnych odcinków. Nie ma kolejnych odcinków, czyli jakby po wysłuchaniu, mm-hmm. no to jest tak jakbyśmy skończyli oglądać serial trochę, prawda? Trochę tak, trochę takie sezonowe to jest, mm-hmm. tak. No ale tak, takie jest finansowanie też. Do niedawna w ogóle nie było finansowania podcastów w żaden sposób. Żadna instytucja publiczna w ogóle nie wiedziała, co to są podcasty. W tej chwili to jak gdyby powolutku się zmienia. Dzięki pandemii też się zmienia. No właśnie, ale bo myślę w ogóle, że słowo podcast zaczęło funkcjonować w momencie, trochę szerzej zaczęło funkcjonować w momencie, w którym rozgłośnie radiowe swoje audycje po emisji, a wiele rozgłośni przecież to robi, zaczęły wrzucać do internetu i zaczęły nazywać je podcastami. I mimo, że nie wrzucają ich na ogół, to też nie jest reguła, ale na ogół nie wrzucają właśnie na te kanały, czy też na te platformy streamingowe, na których najprościej jest posłuchać podcastów, czyli na Google'a, czy na Spotify'a, czy na iTunes, tylko umieszczają je na swoich stronach, ale jednak nazywają je też podcastami. I mam wrażenie, że dzięki temu trochę to słowo zaczęło funkcjonować wśród słuchaczy, którzy zupełnie do tej pory nie mieli pojęcia o tym, że czegokolwiek można słuchać w internecie. No, ja myślę, że radio nie tak bardzo chciało wejść w podcasty. To znaczy miało olbrzymi potencjał, nadal ma olbrzymi potencjał, żeby stworzyć olbrzymie archiwum i olbrzymie platformy podcastowe, w których wszystkie swoje audycje będą w ten sposób zamieszczać. Ale ono bardzo długo zwlekało z tym. To nie jest tak, że od razu udostępniło wszystko. Nie, nie, nie. To nie, no też tak nie. Ja jak się pojawiałem w Trójce u Piotra Barona na przykład i w porannej audycji mówiłem o podcastach, to bardzo szybko ta audycja się skończyła. To nie jest tak, znaczy ta moja wypowiedź. Tak? Mhm. To nie było coś, co... To była konkurencja jednak dla radia. Sposób. Znaczy ja myślę cały to czas ciągle o tym, jest postrzegane ja myślę, jako konkurencja. No bo też chyba używamy dwóch różnych rozumień słowa podcasty. Ja mówiąc o tych podcastach radiowych, mówię o tym, co radio post factum umieszcza w sieci, na swoich stronach internetowych. Możesz tej audycji odsłuchać i nazywa się to podcastem, mimo że wracając do tej z kolei definicji podcastu, od której zaczęliśmy, RRS, MP3, czytniki i tak dalej, to nie należy do tej kategorii, to co umieszczają stacje radiowe na swoich stronach internetowych. No w definicji, którą możemy przeczytać na Wikipedii, ten RSS jest jednak czynnikiem kluczowym, mhm. niezbywalnym, że bez tego nie ma podcastu. Natomiast w tej chwili to się zmienia. To nie da się tak powiedzieć, że to teraz... Coś jest podcastem, a coś tak, nie jest. No, tak, jeśli duża firma, taka jak Tok FM, zaczyna nazywać swoje audycje, które umieszcza za płatną jeszcze, za możliwością subskrypcji płatnej, za paywallem, no to i nazywa to podcastami, no to z jednej strony ja się cieszę, bo słowo podcasting rośnie mm-hmm. tak w świadomości ludzi, ale z drugiej strony no to nie jest podcast, bo tego nie można sobie zasubskrybować, to jest płatne, to jest zamknięte
to jest niedostępne ogólnie, tylko na tej platformie. To samo jest z YouTube'em, tak? YouTube kiedyś nie rozdzielało się podcastów na audio i wideo. Znaczy rozdzielało się tak, aby były podcasty audio i podcasty wideo, ale to wszystko były podcasty. W tej chwili o podcastach wideo się nie mówi właściwie, bo są to tak naprawdę filmiki na YouTubie. Wideoblogi. Tak, no tak, ale korzystają z YouTube'a bardziej, prawda? Czyli YouTube zagarnął sobie cały ten podcasting wideo i umieszczanie u niego swojej audycji też wiąże się z tym, że no niby można subskrybować, ale wewnętrznie nie można tego na żadnym innym czytniku sobie obejrzeć, tylko właśnie na czytniku YouTube, tak? No ale my chyba, jak oboje tutaj siedzimy, jednak jesteśmy zwolennikami tego absolutnie wolnego podcastu, tego swobodnego podcastu. Ja jak zaczęłam robić podcast i w ogóle myśleć o tym, czym to jest i czym może być, to dokładnie myślałam o wolności i o tym, że tutaj nie ogranicza cię totalnie nic. Bo z dźwiękiem można zrobić wszystko. To jest to, ten powrót do tej wyobraźni, o której mówiłeś. I oczywiście ja jako ja, czy ty jako ty, nie jesteśmy w stanie zrobić, nie wiem, słuchowiska, chociaż trochę jesteśmy też, no ale to nie będzie słuchowisko, nie wiem, rozpisane na role z całą masą aktorów i tak dalej, ale możemy spróbować się pobawić tymi naszymi mikrofonami, gdzieś z nimi wyjść. Teraz siedzimy przy stole, przy herbacie, ale równie dobrze moglibyśmy siedzieć w ogródku albo gdziekolwiek indziej i tak samo dobrze by się nam rozmawiało, a wam by się tego tak samo dobrze, mam nadzieję, słuchało. Byłoby tylko słychać, że nie jesteśmy w studiu, bo też to, co mi się strasznie podoba, to, że nie trzeba tego udawać, że to musi być jakieś takie strasznie czyste, że musimy być w tym studiu, że przestrzeń i wolność, no to jest to, z czym mi się chyba najbardziej podcast kojarzy i no i właśnie z tym, że każdy go może posłuchać, niezależnie od tego, gdzie jest i kim jest i w tym widzę jakby tę wolność. No dla mnie podcasting właśnie też jest czymś takim, to znaczy czymś zupełnie wolnym. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, no to są próby zagarnięcia podcastingu, tak? Spotify wszedł w podcasting bardzo niedawno, no a już ma pomysły na to, żeby tworzyć audycję na wyłączność, u siebie tylko. I no nie wiem, ja jakbym dostał taką propozycję, to miałbym duży dylemat, tak? Bym się zaczął zastanawiać, bo zaczyna to być dominująca platforma, jeśli chodzi o czytniki słuchanie, podcastów, prawda? Tak. No jeśli komuś mówisz, że posłuchaj sobie na Spotify, no to on na ogół ma tą aplikację i łatwo może do niej dotrzeć. Natomiast jeśli mówisz komuś, że no słuchaj, to musisz zainstalować aplikację, czytnik do podcastów i tam w tym czytniku wyszukać. Nie, w ogóle daj spokój, nie mam na właśnie, takie rzeczy. To jest droga przez mękę. No i ta dominująca pozycja Spotify, która nas czeka prawdopodobnie, no na szczęście jest konkurencja, to znaczy jest Apple Podcasts, który, tak jak mówiłem, od Steve'a Jobsa, od samego początku zaczął się interesować podcastingiem, ale został daleko w tyle, bo inni wyprzedzili go w tej chwili. Znaczy ten Apple Podcasts, Google Podcasts też. Ja korzystam przede wszystkim z tej właśnie platformy, bo na niej najstaranniej widać do słuchania opisy też, które tworzymy do odcinków. No nie wiem, czy tam chaptery widać na przykład. Tego nie czytniku. Wiem też. No, nie sprawdzałam, czy chaptery widać. No w każdym razie jest taki trend, żeby jednak zamykać te podcasty w swoich platformach. Tak? Spotify chce zamknąć u siebie, Apple chce zamknąć u siebie. Natomiast ten właśnie ciągle wracam do tego RSS-a, dlatego że on daje tą wolność, że to, że mamy tego RSS-a, że platforma hostingowa, na której umieszczamy podcast, produkuje dla nas też RSS, który możemy przekazać i w każdym czytniku można posłuchać tego naszego podcastu, no to jest ta wolność. I jeśli się pozbędziemy RSS-a, no to wtedy się pozbędziemy właśnie tej wolności. Czyli podcast to jest też rodzaj filozofii i wolności, pewien sposób na życie. To no, jak umieszczasz te swoje treści. Tylko właśnie o tym mówimy, że zmienia się też hasło. Zmienia się rozumienie słowa podcast. No, już wiele osób rozumie to po prostu jako
coś umieszczonego w internecie w formie audio, którym co można posłuchać, tak? I to wystarczy. I tutaj nie trzeba żadnych RSS-ów jakichś tam, których nikt nie rozumie. W ogóle jest cała reszta niepotrzebna, to jest podcast. No tylko, że no i proszę bardzo, każdy może taki podcast sobie robić i mówić, że to jest podcast. I ta definicja się zmienia. I nie wiem, czy ona rzeczywiście się nie zmieni bardzo. Ostatnio była taka dyskusja w grupie w ruchu Słucham Podcastów na temat tego, czy jeśli jakiś podcast jest tylko na YouTubie, to czy można go nazwać podcastem? Czy nie? Tak. I tutaj bardzo dużo różnych głosów było właśnie i to właściwie no, nie decyduje ktoś, kto pisze hasło w Wikipedii, bo hasło w Wikipedii pisze społeczność. Zmienia. I to właśnie jak gdyby może się okazać za 5 lat, że podcastem już nazywa się coś innego. No właśnie, ale myślisz, że to się bardzo szybko zmieni, czy nie? Czy to będzie też proces i też zostanie grupa ludzi, która zostanie przy tym pierwotnym rozumieniu podcastu, a grupa słuchaczy zacznie już słuchać tylko tych, nazwijmy je bardziej, nie wiem, komercyjnych, czy zupełnie innego rodzaju po prostu? No to zależy, gdzie się przeniesie ciężar. No, taki ciężar, jak gdyby wartości dla słuchacza, to znaczy dlaczego w ogóle się słucha podcastów. No nie dlatego, że to jest coś nowego, tak, bo to można, ale to musi nieść ze sobą jakąś wartość, ta treść, którą dostajemy w podcaście. I tak to się stało w Stanach, że pierwszy podcast, który zdobył tam wielką popularność, nazywa się Serial i był reportażem śledczym. I nie był związany, to znaczy nie był produkcją zamkniętą w jakimś tam kręgu jakiegoś tam radia, tylko był po prostu rzeczywiście podcastem z krwi i kości, z RSS-em, tak, którego każdy mógł posłuchać za darmo zupełnie w przestrzeni właśnie podcastowej. I on spowodował, czyli przeniesienie treści przez tą formę spowodowało, że ludzie zaczęli się interesować, a to może tam jest więcej wartości w takim razie i zaczęli sięgać do podcastingu. No i kwestia tego, jeśli teraz ktoś wyprodukuje olbrzymią wartość i wszyscy twórcy, którzy produkują tą dużą wartość, przeniosą się do YouTube'a i tam będą to robić jako podcasty, Wtedy YouTube zwycięży. No to tak, definicja rozumiem. Się zmieni, tak? Ale na to nie wygląda. Ale też cały czas wracamy do tego, że po prostu ktoś, kto tego posłucha, to znaczy ten, dla którego to produkujemy, dla którego to robimy, on się po prostu musi o tym dowiedzieć. I tyle. I to jest cały czas kwestia tego dotarcia do słuchacza, a jednak większość podcastów, takich wolnych czy swobodnych podcastów, no nie ma tego wsparcia, nie wiem, medialnego, promocyjnego, finansowego, tylko jest robiona tym, co człowiek ma pod ręką i tym, co umie i tu jest, myślę, największy problem. Ale w podcasty są też bardzo niszowe, tak? Poruszają tematy bardzo niszowe. No to prawda, bardzo wyspecjalizowane. Bardzo wyspecjalizowane. Bywają. No już właśnie wspomniałeś o podcastach, więc to już jest nisza w niszy, prawda? Więc podcasting w Polsce. Podcast o podcastach, tak, nisza w niszy. Więc to wiadomo. Natomiast wyobraźmy sobie podcast o motylach brazylijskich, prawda? No to możemy sobie wyobrazić i zastanowić się, że no na pewno w żadnym radio to godzinna tego typu audycja raz w tygodniu nie miała szansy zaistnienia. Na pewno nie. No bo nikt bo by się na to nie... Bo tak, zbyt natomiast specjalizowane. Produkując taki podcast, zbierzemy powiedzmy 10, 12, 15, może 100 miłośników tych motyli na całym świecie. Którzy są na całym świecie, którzy władają w dodatku naszym językiem, no bo to jeszcze też jest dodatkowe ograniczenie. Jeśli będziemy mówić po angielsku, no to być może będzie tych ludzi więcej, ale jeśli będziemy mówić po polsku, no to jeszcze jest dodatkowy filtr, przez który to musi wpaść. Czyli jeszcze jedna nisza. Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że postęp dokonuje się nie tylko dzięki masowym działaniom. O Jezu, jak cudownie, że to mówisz. Tylko postęp dokonuje się dzięki jednostkom również. I jeśli mamy, wystarczy, że jedna osoba będzie słuchać tego naszego podcastu o tych motylach i odkryje na przykład coś, co ten efekt motyla, tak, odkryje na przykład, że jest coś takiego, no to popycha całą cywilizację naprzód. I czy tutaj ma takie wielkie znaczenie, że mamy 3000 słuchaczy, czy mamy 4 słuchaczy? Wystarczy nam 4 słuchaczy, którzy
którzy coś potem zrobią dla nas wszystkich na przykład, prawda? I to jest coś niesamowitego. Jesteś wspaniałym ideowcem i dlatego chciałam z tobą porozmawiać, bo z jednej strony jak gdzieś też jestem ideowcem, ale z drugiej strony z tyłu głowy mam, dobra, ja bym chciała robić tylko to, a skoro robię tylko to, to muszę zdobyć takich słuchaczy, którzy będą też chcieli za to dobrowolnie płacić, będą chcieli dobrowolnie wrzucać mi do tego wirtualnego kapelusza jakieś pieniądze, żebym ja naprawdę mogła to robić i dostarczać im godzinę tej przyjemności, wiedzy, radości jakiejś w tygodniu. No i tutaj gdzieś znowu, może to nie jest jakiś wielki konflikt, ale jest to rodzaj jakiegoś tam problemu do rozwiązania, powiedziałabym. No jest niewątpliwie, ale tutaj znowu przychodzi finansowanie społecznościowe, tak? No tak, no tylko to finansowanie społecznościowe, no to znowu musisz dotrzeć do dużej grupy ludzi, albo do małej grupy bardzo bogatych ludzi, no. No tak, więc wystarczy jedna osoba, która ci zasponsoruje całą serię podcastów, tak? No to by było fajne, tak. Ale rzeczywiście opiera się to na społeczności, dlatego ta społeczność jest tak ważna, żeby ją budować, żeby ją tworzyć wokół swojej audycji, bo dzięki temu no, właśnie dostarczamy wartość ludziom, którzy tą wartość będą chcieli nam zwrócić. Będą chcieli się, jak gdyby, żeby ta wartość dalej do nich docierała. I no to jest tak jak z każdą inną twórczością. Jeśli kupujemy książkę w księgarni, to dlatego, żeby autor mógł dalej napisać następną, oczywiście. No. Rozmawialiśmy jeszcze, chciałabym, bo już powoli będziemy kończyć, ale rozmawialiśmy jeszcze swego czasu o archiwizowaniu podcastów, bo ty też patrzysz jeszcze szerzej w ogóle na podcasting i na to, co się w tej chwili w Polsce dzieje, jeśli idzie o tworzenie podcastów i widzisz konieczność tego, żeby podcasty były archiwizowane w sposób systemowy, ponieważ są, jak mówisz, i ja powoli o tym myślę i się powoli zaczynam z tym zgadzać, też pewną częścią kultury, w ogóle kultury. No dokładnie, jeśli twórczość ludzka, czyli kultura, przenosi się w jakiś rejon. Czyli do internetu, jak w naszym wypadku. Do internetu, ale w konkretną formę, tak? Czyli właśnie w konkretną formę audio, no to kiedyś tak się stało z książkami, prawda? Kultura przeniosła się do książek, no i stworzyliśmy biblioteki, stworzyliśmy archiwa i Bibliotekę Narodową, no całe katalogi, mamy to i przechowywane dla przyszłych pokoleń. I tak samo powinno stać się z tą, no, z podcastami. To znaczy, może nie, że wszystkimi, tak? Ale książki chcemy jak najbardziej wszystkie zarchiwizować. Dlaczego wszystkich podcastów nie mielibyśmy zarchiwizować? Zwłaszcza, że to jest dużo tańsze w tej chwili niż archiwizowanie woluminów książek, które półki się uginają pod tymi książkami. No tak, kurz się na pewno nam na podcastach nie zbierze. Zbiera się w inny sposób, tak? To znaczy, one są przykurzone w inny sposób, ale tak, ale oni nie stracą nic ze swojego przekazu, z formy przekazu. I to jest bardzo łatwo zarchiwizować, tylko trzeba to robić, a tego nikt nie robi. Żadna instytucja tego nie robi. Być może ktoś prywatnie robi, jeśli chodzi o konkretny jego podcast, którego słucha. Słuchacze to robią, bo mogą sobie pobrać te podcasty, mogą sobie je archiwizować, tylko że oni nie mogą to zgubić, no to jest oddzielny problem, archiwizacja w ogóle całej tej kultury podcastów. Tego świata, znaczy w ogóle problemem jest archiwizacja kultury w ogóle. Kultury internetu tak samo. Jest archive.org, który archiwizuje na przykład strony internetowe. Można tam samemu zgłosić swoją stronę do archiwizacji, czy jakąś stronę, żeby ona tam już została, bo za tydzień może tej strony już nie być i ona po prostu zniknie z przestrzeni i już nie będzie nigdzie do obejrzenia nawet. To są coraz bardziej złożone sprawy i problemy, ale chciałam wam przedstawić, chciałam wam pokazać człowieka ideę, człowieka
zaangażowanego i oddanego tej idei, jaką jest podcast, bo to się staje powoli pewną i filozofią, i sposobem na życie, i sposobem na odreagowanie, i sposobem na zbieranie wiedzy. No, podcasting daje rzeczywiście nieprawdopodobne możliwości. Inna sprawa, że taki katalog podcastów jest trochę jak Netflix, czyli trzeba przeczytać dziesiątki opisów po to, żeby ewentualnie jeden czy dwa nas zainteresowały, no ale tak samo jest z serialami na Netflixie. No. I z książkami też. I z książkami też, więc no to jest po prostu kwestia też naszej świadomości, chęci, zainteresowania. Słuchajcie podcastów, po to wam robimy te podcasty, bardzo się staramy, bardzo się do tego przykładamy, lubimy to robić, cieszy nas to i bardzo wierzymy w tę formę audio i w to działanie wyobraźni i w tę nieinwazyjność, bo dla mnie też strasznie ważna w podcaście jest ta nieinwazyjność, że on mnie nie angażuje cały, znaczy cudownie, żeby mnie angażował cały, ale słuchając podcastu naprawdę mogę obierać ziemniaki, albo biegać, albo spacerować, albo prowadzić samochód. I w tym sensie uważam go też za taką właśnie bardzo nieinwazyjną formę. Nie muszę nic nie robić, bo oglądając film muszę nic nie robić. Nie, no znaczy... akurat przy filmie mogę też chyba ziemniaki obierać pod warunkiem, że mam dobrą obieraczkę i nie pokaleczę sobie palców. I lektora, tak? No właśnie, no ja jakoś tak zakładam, że lektor albo że polski film, czyli dialogi mamy po polsku, chociaż też czasem trzeba je czytać. Ja jeszcze chciałbym na koniec może wrócić do genezy, w ogóle skąd się wziął podcasting, bo z jakiejś potrzeby, prawda, z jakiejś potrzeby ludzkiej. I taka moja prywatna teoria, która wydaje mi się sensowna, jest taka, że o ile mieliśmy kiedyś płyty, na płytach gromadzoną muzykę i mieliśmy radio, w którym mogliśmy słuchać tej muzyki, to w momencie, kiedy powstały odtwarzacze, czyli iPody głównie, przerzuciliśmy sobie te wszystkie utwory do tego iPoda i dzięki temu mieliśmy radio bez człowieka. I nikt nam nie przeszkadzał, ani żadna reklama nam nie przeszkadzała. Mieliśmy mnóstwo do słuchania, prawda? Potem te iPody się rozrosły, troszeczkę grubsze się zrobiły i mogliśmy wrzucić też wszystkich naszych znajomych płyty do tego iPoda. I nagle czegoś tam zaczęło brakować. A to coś to właśnie człowiek, czyli kontakt z drugim człowiekiem, bo mogliśmy słuchać całej biblioteki, nawet tej dużej biblioteki nieznanych utworów od naszych znajomych, no ale brakowało tego człowieka, słowa od drugiego człowieka. I tutaj właśnie podcast się jak gdyby na nowo pojawił, tak jak w radiu się kiedyś pojawił człowiek, który zaczął mówić przez to radio. Więc myślę, że to jest powrót do korzeni przekazu słownego, a ten przekaz słowny jest dużo starszy niż jakikolwiek inny przekaz przecież, niż nasza historia, bo historia zaczyna się w momencie, kiedy cokolwiek zapisaliśmy. Tak? To jest historia, od tego momentu się liczy. Natomiast słowo było dużo wcześniej. Bardzo zgadzam się z tym, co powiedziałeś i bardzo tak samo to czuję. Borys Kozielski, bardzo dziękuję ci za rozmowę i za wizytę w Drozdowisku. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.